Rekordowa ilość zawodników przebiegła ulicami Żarowa podczas czwartej edycji żarowskich biegów strefowych. Kolejna impreza tradycyjna, ale okazuje się, że raz w roku jest okazja potańczyć na środku miasta, na środku ulicy. Tak jakby dobrze popytać zawodników, czy tańczymy dalej, czy biegniemy, nie wiem jakie byłyby odpowiedzi, no ale czas na bieg. Dlatego myślę, że witając oczywiście jak najbardziej, ale rozpoczynamy odliczanie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Wystartowali uczestnicy na dystansie 5 km, czwarte żarowskie biegi strefowe. Powodzenia! Głównym sponsorem imprezy była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Moc świetnej zabawy. To są naprawdę warte do zainwestowania pieniądze. Cieszy nas to, że możemy takie inicjatywy wspierać. Cieszy nas Wasza obecność, Wasz uśmiech i wszystkiego dobrego. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, a samej imprezie towarzyszył w tym roku wymiar charytatywny. Wszyscy biegacze mogli spróbować swoich sił na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Ci nieco odważniejsi połączyli oba biegi. Wśród mężczyzn bieg towarzyszący na dystansie 5 km padł łupem rekordzisty trasy. Mateusz Demczyszak tym razem nie wyśrubował nowego rekordu, jednak czas, jaki osiągnął, wystarczył mu na zwycięstwo. Podium uzupełnili Paweł Stiepanenko z Ukrainy oraz Bartłomiej Jagodziński. Zdecydowaną królową czwartych żarowskich biegów strefowych została Anna Fitzner. Natomiast Anna Wachowiak oraz Adam Anusz zwyciężyli wśród biegaczy gminy Żarów. W kategorii drużynowej firm Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej triumfowali pracownicy T&P Reflex Polska. Indywidualnie najlepszymi biegaczami Wałbrzyskiej Strefy zostali Miłosz Kaczkowski z Faurecji Wałbrzych i Magdalena Bednarczyk z Dajcela z Żarowa. Wśród uczestników w wielu kategoriach wiekowych nie zabrakło doświadczonych zawodników, ale także początkujących biegaczy i najmłodszych miłośników sportu. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale, a w pakiecie gwarantowanym znalazła się m.in. okolicznościowa koszulka. Do mety dotarło w sumie 302 biegaczy. Pełne wyniki dostępne są na stronie www.datasport.pl. Sportowa impreza wpisana była w obchody 18-lecia żarowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Po biegu wśród wszystkich uczestników rozlosowano cenne nagrody, m.in. pralkę firmy Electrolux. Nie obyło się także bez biegów dla dzieci, które miały miejsce na boisku lekkoatletycznym przy szkole podstawowej w Żarowie. Imprezami towarzyszącymi był piknik rodzinny oraz akcja Żarów Dzieciom – przejazd rowerowy. Bardzo dużo ludzi anonimowych sponsorowało dzisiaj różne atrakcje. Mamy przygotowaną kawiarenkę, do kawiarenki ciasta piekli rodzice i przyjaciele rodzin Julki i Adasia. Mamy watę cukrową, popcorn, ciepłe kiełbaski. Co mamy jeszcze? Mamy atrakcyjne nagrody przede wszystkim. Tak. Za wzięcie udziału w rajdzie rowerowym. Są to hulajnogi z kaskami dla dzieci. Trasa rajdu? Trasa rajdu liczy około 10 km. Przebiega przez Bożanów, Kalno. Wracamy tutaj osiedlem. Myślę, że trasa niezbyt długa, a pogoda sprzyja, więc bardzo przyjemnie, także... Bardzo się cieszymy, że tak dużo ludzi dzisiaj bierze udział i jak zawsze są licznie przygotowani i finansowo, i duchem, tak, serce, mają otwarte serca.
każdy uczestnik rajdu, wpłacając wpisowe, wziął udział w losowaniu cennych nagród, wśród których były talony do pizzerii, kwiaciarni na ładne kwiatki oraz dwie hulajnogi łącznie z kaskami ochronnymi. Datki, które zebraliśmy podczas zbiórki charytatywnej, przekazane zostały na leczenie Julii Malik i Adasia Szczurka, mieszkańców gminy Żarów. Swoją pomoc na rzecz najmłodszych zaoferowali pracownicy wielu instytucji, a także zakładów, przedsiębiorstw i firm funkcjonujących na terenie gminy Żarów. Jak co roku Dajcel wspiera czwarte żarowskie biegi strefowe? Co tutaj można u Was dzisiaj zobaczyć, co zjeść, co kupić? Oj, myślę, że Pani tak zaczęła konsumpcyjnie. Ja tu chciałam zespół przedstawić, który co roku mamy większy, mocniejszy, coraz więcej wygranych. To może zacznę od przedstawienia naszego zespołu. Szef nasz, pan Atsushi Hatamoto i cały mocny Dajcel Team. Natomiast my w tym roku mamy zdrowo, mamy jabłuszka. Za mniej więcej godzinę będziemy mieć dla wszystkich żarowian żurek na naturalnych składnikach. No i mamy też w tym roku wyjątkową okazję do świętowania, ponieważ firma Dajcel obchodzi swoje 100-letnie urodziny i dlatego Państwu zaśpiewamy. Na 3-4 We Save Lives. 3-4 We Save Lives! Jak Elektrolux włącza się w tą imprezę? Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na stoisko, gdzie można zobaczyć, jak się włączamy. Co niektórzy próbują biec, próbują, podkreślam to ważne słowo. Natomiast to, co robimy, to zapraszamy wszystkich mieszkańców Żarowa i gości zaproszonych na te biegi do nas na stoisko, żeby zapoznali się z naszą ofertą, żeby przyprowadzili swoje dzieci, pomogli nam udekorować tort z okazji 100 lat Elektroluxa. Zapraszamy wszystkich na kawę, to do pobudzenia przed biegiem. Po biegu banan, tak? Na uzupełnienie potasu. Także w tym roku tak trochę specjalnie z większym przytupem, bo obchodzimy jako Elektrolux stulecie, ale jesteśmy na biegach strefowych, to rok do roku. Podoba nam się ta impreza, także w przyszłym roku na pewno będziemy. Macie apetyt dzisiaj na wygraną? Apetyt zawsze mamy, zobaczymy. Trzymamy kciuki, tak, kibicujemy naszej drużynie, bo dzisiaj sporo osób z Elektroluxa także zdecydowało się i na krótszym i na długim dystansie pobiec, także liczymy na wysokie miejsca na podium, zobaczymy. Podczas pikniku charytatywnego Żarów Dzieciom i czwartych żarowskich biegów strefowych uzbieraliśmy ponad 7 tysięcy złotych. Serdecznie dziękujemy. Pieniądze zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Julii Malik oraz Adasia Szczurka.